Mariusz Grabowski. No to w takim razie trzymam za słowo. Miała być ocena tutaj taka szczera, uczciwa, dotycząca Popka. No to słuchamy w takim razie, od tego zacznijmy. Jak prezes ocenia dzisiejszy występ Popka? Dobry wieczór, witam serdecznie. No jak widzieliśmy, wiadomo, że walka Popkowi nie wyszła. Ale ja cały czas powtarzam, myślę, że Popek też dużo wygrał tym, że do tej walki wyszedł, bo nie ukrywajmy, Paweł ma co w życiu robić i każdy się w jakiś tam sposób śmiał, komentował, że Popek nie wyjdzie, nie da rady, a zrobił to, wyszedł, nie musiał tego robić, wiadomo, że to jest chłopak, który ma pieniądze, który ma fame, który ma co robić w życiu, tutaj wiadomo, że współpracował z nami, był twarzą Gromdy i bardzo się polubiliśmy i ja myślę, że tutaj Za to wyjście do tego ringu szacunek, bo niektórym wiadomo, czasami się już ręce trzęsą tutaj, jak się tejpują, a Paweł wyszedł, no wiadomo, no, ruszył, myślałem, że ja sercem byłem za tym, że i po cichu sobie liczyłem, że po prostu sprawi niespodziankę i że wygra. No niestety nie udało się. No też nie ma co już płakać nad rozlanym mlekiem. Wiadomo, że dzisiaj trochę pewnie ktoś tam popisze hejtu, popisze tego, że tego, no ale mówię, no tutaj nie ma co zarzucać, bo nie ukrywajmy, nie jeden zawodnik, który się zgłaszał na Gromdę, mając Gromda się zbliżała, na tą Gromdę nie wychodził, a Paweł tutaj nie mając nic do stracenia, mając pewnie dużo roboty w swoim życiu i piosenek, utworów i innych, mógł do tej walki w ogóle nie wychodzić i nie obiecywać. Dlatego on obiecał kiedyś, że po prostu wyjdzie i zrobi to dla siebie i dla Gromdy i to zrobił. No myślę, że tutaj za to szacunek, a tutaj krytyka, no wiadomo, że ja chciałem, żeby to potrwało dłużej, nie udało się. Ja tylko jeszcze kończąc ten wątek Popka, powiem tyle, że jak obserwowaliśmy rywala i to dzień wcześniej, no to tak sobie wszyscy myśleliśmy, no kogo Popek dostanie na Gromdzie i raczej myśleliśmy, że to będzie ktoś, z kim Popek raczej będzie miał łatwiej niż trudniej, a to bardzo solidny zawodnik, bo już to wczoraj było widać i sposób poruszania się i to, co prezentował, to rzeczywiście pokazywało, że no właśnie, troszkę nie za wysokie progi jak na start dla Popka na taką galę. No tak, tylko że wiecie, no tutaj nie chcemy, no pewnie jakbym się uparł, to bym dobrał rywala Popkowi, którego pewnie mógł Paweł pokonać, no ale to też nie chcieliśmy robić jakichś tam cyrków, żeby dobierać i robić jakieś śmieszne walki. No myślę, że tutaj tego rywala, który dostał, no naprawdę był godny i jak już spaść, to z dużego konia. No wiadomo, tym razem się nie udało. Miejmy nadzieję, że to nie ostatni występ Popka, ale też nie ukrywajmy, no Paweł bodajże ma 44 lata, Korsu miał 23 lata, no to czy 24, no dlatego to jest 20 lat różnicy, młodość i też ta zaprawa na gołe pięści, no on już tego też spróbował. Paweł jeszcze, no walczył, wiadomo, że walczył w MMA, ale nie walczył na gołe pięści. Tutaj się rządzi, gołe pięści się rządzą swoimi prawami, że jeden cios i jest po wszystkim i tak pokazały też te walki na Gromdzie numer 15 niektóre, że po prostu po tym jednym ciosie nie jeden zawodnik padał. I no tutaj myślę, że ten czysty cios na brodę był i ten Paweł padł, no wiadomo, że pewnie jeśli byłby kto być może inny, to może by się podniósł. No ja nie wiem, no ja nie jestem w jego skórze, ale pewnie nie mógł i pewnie się w głowie kręciło, no ale ja się cieszę, że później był po tej walce zadowolony, myślę, że on tym też wygrał, że to wyszedł, wygrał, inaczej wyszedł do tej walki i w moim sercu na pewno zapadnie to, jak on do tego ringu wchodził, bo pewnie dużo ludzi nie wierzyło, że Popek będzie w ringu Gromda, pewnie wy też, jak zaczynaliśmy zabawę z Gromdą i przygodę z Gromdą, no to tutaj nikt się nie spodziewał, że na ringu Gromdy może wyjść Popek, bo wiadomo, że Popek walczył w innych federacjach i to za ogromne pieniądze, a każdy mówił, że nie, to nie jest niemożliwe, żebyśmy Popka kiedyś zobaczyli w ringu Gromdy. Dlatego wiadomo, nie zawsze się wygrywa. Myślę, że Paweł zyskał tym dużo, na pewno w moich oczach jeszcze więcej. Czyli wróci. Mam nadzieję, że wróci, na pewno wróci jako ambasador. Myślę, że Gromda numer 16 niebawem będziemy planować, ale wiadomo, że jest to co 3 miesiące i niedługo wszystko będziemy w jakiś tam sposób zdradzać. Teraz jeszcze musimy się te dwa dni pocieszyć tym sukcesem, który był na tej wczorajszej Gromdzie, bo już dzisiaj jesteśmy już po północy. Dlatego myślę, że to wszystko się dobrze złożyło. Jestem bardzo zadowolony. Właśnie, z czego najbardziej, bo przede wszystkim tak, Don Diego jest klasą dla siebie, Balboa pokazał się tak dobrze, czy to jest następny pojedynek, no i zwycięzca turnieju, czyli Łukasz Majda, Joker.
Myślę, że tutaj najbardziej się cieszę z walki Słomka z Capo. Tutaj myślę przede wszystkim, że Capo i Słomka zostawili serce. Wiadomo, że tlenu brakowało, ale jeden i drugi szedł do przodu, nie odpuszczał. Wiadomo, że Słomka pewnie lepiej troszkę wypadł, ale Capo pokazał ten charakter i myślę, że w takie walki chcemy na Glomdzie oglądać, bo to jest przede wszystkim taka wisienka na torcie. I to kibice najbardziej kochają i ta walka taka była. Na pewno panowie zasługują na bonus i ten bonus będzie i to była taka moim zdaniem jedna, jak nie najlepsza walka na Gromdzie. Jeśli chodzi o Balboę, wyszedł, zrobił robotę. Innej możliwości nie było, ale przez pierwsze tam, nie wiem, pół minuty, minutę Sawicz naprawdę prezentował się nieźle i myślałem, że mówię, no będą na pewno kłopoty, no ale jak już pocelował Balboa, no to wiadomo, formalność, robota zrobiona i pewnie teraz Bartek już myśli i czeka, żeby jak najszybciej zestawić go w rewanżu z Mateuszem Kubiszynem. Jeśli chodzi o Mateusza Kubiszyna, no to wiadomo, czempion Gromdy, niekwestionowany, wiadomo, i obrona pasa, tutaj już mu nikt nie odbierze, że po prostu nie jest pełnoprawnym mistrzem i zdobył i obronił pas, dlatego tutaj szacunek. Łukasz chciał coś tam zrobić, ale myślę, że tutaj też wiek zrobił już swoje. Tutaj Łukasz jest weteranem, myślę, że wiele tych walk zanim dla Gromdy też się poświęcił, pewnie chyba ma jeden z największej walk w Gromdzie, bodajże 12 albo 13. No tym razem się nie udało, ale Łukasz wiadomo, że kibice go uwielbiają, czekają, też wierzyli w niego, że mieli nadzieję, że wygra. No nie udało się tym razem, ale pewnie Łukasz jeszcze nie powiedział ostatniego słowa i myślę, że tutaj jeszcze Łukasza zobaczymy. Jeśli chodzi o Jokera, zwycięzcę turnieju, jak prezes to ocenia? No i też powiedzmy świetny występ Pawła Werszynina, czyli Gorilli. No, wielu chłopaków się pokazało z dobrej strony. Ja cały czas powtarzam, że jednego, dwóch, żeby wyłonić z takiej Gromdy z nowych zawodników, to już jest dużo. A jeśli chodzi o Jokera, to naprawdę niezły zawodnik. Wiadomo, że musiał dostać bombę, żeby się obudzić i zrobić swoje. Myślę, że też ten trochę miał ułatwione to zadanie, bo nie było tego półfinału, tylko od razu finał z Golcusiem bodajże. Dlatego no mówię, no, Golcuś pewnie do tego finału nie dojechał, bo widzieliśmy, że on tak naprawdę jeszcze nie był sobą i nie wiedział, o co chodzi. On myślę, że po pierwszym knockdownie też nie wiedział, co się dzieje i nawet i później jak stałem w ringu i pytałem go, to on nawet nie wiedział, że trzy knockdowny były. On myślał, że był jeden. Dlatego no wiadomo, że Joker zrobił robotę, to zawodnik niezły i jest naszym zawodnikiem. Myślę, że tutaj wiele wyzwań przed nim, no i przede wszystkim on takich zawodników nam chodzi, bo tak jak mówimy, no jest Domalik, jest Gorilla, który też się pokazał. Energia w Gorilli taka jest, że po prostu czasami nie wiem już, o co chodzi. Ja myślę, że to jest zawodnik, który też niebawem będzie walczył o te najwyższe cele, bo tutaj idzie i robi to, co chce z tymi zawodnikami. Kibice się domagają, bo już piszą właśnie, że Gorilla kontra Don Diego, no tutaj nawet tak wysoko mierzą. No myślę, że spokojnie, no myślę, że tak, najpierw jeśli tutaj wszystko dojdzie do skutku, to najpierw musimy zrobić rewanż, jeśli chłopaki już się dogadali i będą chcieli, ja zaraz z nimi porozmawiam, może akurat nie dzisiaj, bo dzisiaj to trzeba się cieszyć tym sukcesem, niech się cieszą i w przyszłym tygodniu, czy tam w kolejnych dniach o tym to zrobimy i porozmawiamy, ale tak, to taka prawda jest, myślę, że Gorilla tym, co pokazuje, myślę, że też zasługuje na to. No, jest wielu zawodników, których tak ja bym tutaj nie narzekał na brak materiału, żeby po prostu zestawiać ich w tych najlepszych walkach. Jest, ja tutaj nie chcę też nikogo zdradzać, bo wiadomo, że jak kogoś pochwalę, to zaraz do mnie dzwoni i mówi, bo prezes to powiedział i trzymam za słowo. Dlatego tutaj nie chcę nic mówić. Ja otwarty, szczery, ale czasami za dużo powiem i myślę, że tak, ale spokojnie. Dlatego mamy co robić. Myślę, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Dobrze to się tworzy, cała ekipa wie, co ma robić. Ja myślę, że to jestem też takim dodatkiem. Zawodnicy są dodatkiem, najważniejsi są kibice. Z tego miejsca dziękuję kibicom za tak bardzo liczne oglądanie nas, bo myślę, że tutaj to przebiło wszystko i myślę, że kolejna gala już niebawem będziemy to tworzyć, robić jak najlepiej. Nie wiem, czy się uda aż stworzyć takie nazwiska jak na tej 15, no ale nie zawsze jest 1 maja i myślę, że stopniowo, kroczek po kroczku będzie dobrze. Ten eksperyment z pokazaniem na YouTubie wypalił, dobrze zaskoczył, jak to oceniacie? Bo kibice domagali się dwóch walk, bo ta walka skończyła się bardzo szybko i
nie zdążyli się nacieszyć. Ja powiem szczerze, że na otwarcie liczyłem na tą walkę, że to będzie taka bitka i mózga. Tutaj się okazało, że niestety nie, ale tutaj Łukasz mi powiedział, że i też czytałem komentarze, że Patryk Gleba Tołkaczewski życzył tam chłopakom, żeby pobili jego rekord. No to wiadomo, że Arci pobił jego rekord, bo w 3 sekundy znokautował swojego rywala i rekord Patryka Gleby jest do pobicia. Nie wiem, czy ktoś teraz pobije taki rekord w 3 sekundy. No, ciężko będzie, ale Arci też. Ja powiem szczerze, że też wierzyłem w tego gościa, bo widziałem, że ma charakter. Nawet jak przegrał na Gromdzie numer 14, to widziałem, że ma serce do walki i się nie poddaje, bo wiadomo, walczył z dużym chłopem i po prostu szedł i walczył. I o to przede wszystkim chodzi. Dla mnie są drugorzędne te werdykty. Myślę, że dla chłopaków są ważne, a dla mnie nie. I myślę, że dla kibiców też, bo oni, żeby zapaść w pamięć kibica, to po prostu muszą zostawić serce. No i dzisiaj zobaczcie. Dzisiaj Capo zostawił serce w ringu i wszyscy go kochają i przede wszystkim prezes mówi, że była najlepsza walka i Capo się pokazał z najlepszej strony. Dlatego ja, jak jest coś dobrze, to chwalę wszystkich. Wiadomo, że nieczęsto jestem taki romantykiem, żeby chwalić i głaskać, no ale w tym przypadku na pewno fajna walka. No więc widzę, że humor dopisuje, ja tylko jeszcze wrócę na momencik, bo tutaj padły słowa, że to wszystko, co się gdzieś, jeśli chodzi o to budowanie piętnastki, przebiło to, co było wcześniej, czyli rozumiem, że tutaj już jakieś mniej więcej dane są i mniej więcej już coś wiemy na temat tej gali. No pewnie, rekordowa pod każdym względem. Pewnie, że tak, rekordowa pod każdym względem. Oglądalności studia też rekordowa, bo myślę, że teraz jest chyba ze 200 tysięcy. Nigdy tak nie było, no to już rekord jeden pobity. A co do reszty rekordów, no to na pewno jesteśmy zadowoleni. Ja tutaj nie chcę mówić o cyfrach. Tutaj ja też powtarzam, że ten wynik jest ważny, ale nie do końca zawsze najważniejszy. My mamy z czego żyć, tworzymy, robimy i myślę, że sukcesywnie w każdym biznesie, jeśli dążysz do jakiegoś celu, to ten cel osiągniesz i myślę, że to jest nasz sukces. My po prostu nie patrzymy, nie kalkulujemy, nie liczymy, że musimy coś zrobić, czy musimy ewentualnie tyle sprzedać. Tutaj się to wszystko składa w jakiś tam sposób i my zawsze po każdej gromdzie jesteśmy zadowoleni. Może po jednej mniej, może po jednej więcej, ale u mnie zawsze uśmiech jest, bo chyba nie było nigdy tak, żebym ja po którejś gromdzie wyszedł i powiedział, że o, było źle albo byłem niezadowolony. Ja jestem zawsze zadowolony, bo trzeba się cieszyć życia i najważniejsze jest zdrowie. No to myślę, że moglibyśmy usłyszeć liczbę pay-per-view, czy była rekordowa? Tak, wiadomo, że co gromda jest rekordowa. Ja tutaj nie chcę mówić, zawsze rekordy bijemy. Jak nie liczby ekstra fajtów, to oglądalności. No mówię, no na pewno było to świetne widowisko, na pewno bardzo, bardzo kibice oglądali i chcieli oglądać tą gromdę. A tutaj jeśli chodzi o wyniki, no to wiadomo, że tutaj to nie będę zdradzał, bo później wiadomo, że niektórzy by byli rozczarowani, niektórzy zasmuceni. A po co to komu? No wiadomo, że ja tutaj nikomu nigdy w kieszeń nie zaglądam i ja bym chciał, żeby mi też nie zaglądali, no ale ja jestem zawsze szczery i naprawdę jestem zadowolony z tej gali. Co, gratulujemy w takim razie, dziękujemy tutaj oczywiście za zaproszenie w imieniu wszystkich redakcji, no i czekamy na 16. Dziękuję bardzo i ja też dziękuję kibicom, dziękuję Wam, myślę, że się podobało, a kolejne gromdy już przed nami. Dziękuję bardzo, dobranoc.